Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną oczywiście są ludzie na czacie, witam serdecznie was wszystkich, cześć. No a was ludzie z YouTube'a zapraszam na Twitcha, ponieważ tutaj streamuję, zapraszam was na TikToka, zapraszam was na Instagrama, na Discorda. Gdzie się tylko da, to chyba jestem, jak staram się przynajmniej być. No, ale bardziej na Twitcha, nie? Słuchajcie, lecimy sobie oczywiście z kolejnym odcineczkiem. Dzisiaj mam dla was przygotowane bronowania, ale nietypowe dosyć, ponieważ będziemy bronować sobie Florian Kraw, siema, dzięki za follow, żółwik dla ciebie. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie bronować. Mamy tej brony trójki, a nie piątki. Dlaczego? Ponieważ te brony są posiewne. Tak, jest taka konfiguracja w tych innych bronach, że są posiewne. A piątki mam po prostu do tego tu właśnie co stoją. To piątki mam do... no po orcy ich po prostu używam, nie? Więc tak to wygląda. No, od odcinku ostatnim byśmy sobie tutaj wywalili obornik. Ja sobie ten już tutaj wszystko to stależowałem, zasiałem i tak to wygląda. No i trzeba trochę to też to... te parę tych rzeczy stąd pozabierać, nie? To są czwórki, nie piątki? Ale są czwórki, a nie piątki? Nie no, mam trójki, no. Ale są czwórki na modhubie? No może gdzieś się są, bo chyba nawet mamy je tam gdzieś na se... No nieważne, może gdzieś są czwórki. Mniejsza o to. W każdym razie... co się zmieniło? No to tyle, że po zasiewam sobie trochę zbóż, mam zasiane. Mam też zasiane na polu 41. 44 właśnie zasiane jest, 47 to było siane na odcinku. Łąka oczywiście jest ta kupiona i też tam nawoziłem trochę ją. I nawoziłem też łąkę tutaj 50. Więc będziemy siać dzisiaj sobie na 65. Czy siać będziemy na 65 potem, a teraz będziemy wszystkie te pola tutaj, tutaj po kolei 44. 47, 44, 48 będziemy teraz może się uda nawet na jednym odcinku po prostu no jakby tak powiedzmy na to wałować, nie? Po prostu nie będzie wałowanie do końca, bo to będzie bardziej, wiecie, bronowanie, nie? No Dorki powiedział, że są piątki, a są czwórki? Są czwórki? Co ty gadasz? A sprawdzę. Ty, to są czwórki, dobra. Aha, to dziwne w sumie, bo myślałem, że mam piątki. No dobra, to są czwórki, tak. Kamoniu, okej, okay, dobra. Sorry, pomyliłem się, zwykle miałem piątki, nie? Okej, okay, tak, to spoko w sumie. Tu już to jest 60 gotowa pod siewy, ale to next tym razem, nie? Tak, w kolejnym odcinku może się uda nam zrobić wszystko. Jedziemy sobie oczywiście najpierw na pole 48. Tam powinno w miarę szybko pójść to. Jak to zrobimy wszystko, to potem przejedziemy sobie na te 44 i 47, tam też spoko powinno to pójść, mam nadzieję przynajmniej. Darek jest otwarty, bo do 16 w sumie jest. No właśnie, to jest takie pytanie od razu ludziska, co oglądacie mnie na YouTubie. Czy znaleźliście już, w sumie na Twitchu też macie powiedzieć, czy znaleźliście już wszystkie znajdźki na mapie? Cześć, czy nie? Tak jest, Luxonic, trafiłeś na odcinek, dokładnie tak. Dajcie znać, czy znaleźliście wszystkie znajdźki, czy jeszcze nie. Okej, okay, dobra. Opuszczamy i jademy z tym, nie? Pójdzie trójką, czy nie pójdzie trójką? Może pójdzie. Zaraz zobaczymy. Idzie to. To jeszcze trochę żeśmy sobie ten, tak lekko obornik nie poprószyli. To wszystko takim tym. Nie wiem, czy to, no widzisz w sumie ten obornik jeszcze. Ale no fajnie, bo to wszystko idzie ten. Tak jakoś mało mocy, może na dwójkę, nie? Pod górę, że tylko muszę iść, nie? Z górki będę się sobie szedł na luzaczku. A, wszystkie trochę nie ma znalezione. Okej, okay, spoko ma tego. No, więc fajnie, coś tam co szukacie, więc git. Dobra, trójeczka i ogień, lecimy dalej, nie? Ale też z tymi bronami tak za bardzo nie mogę szybko działać. Ty, bo te brony powinny mi w sumie teoretycznie usuwać te kamyki. Ja zaraz sprawdzę, czy te kamyki mi usuwają. Powinny się usuwać, nie? Usuwają się kamyczki? Usuwają się kamyczki, no i super. No i fajnie. No to git. Jeżeli tak, to spoko, bo właśnie na te kamienie głównie chodziło. A przykład jest trochę naważanie zrobić, nie? Tak jest, to jest na YouTubie, będzie to na YouTubie, dokładnie tak. 50 wyznaczki masz? Okej, okay. 70 macie. Cześć Kupson, witam. Nawet nie szukasz? Znaczki to są prosto pokrywane po mapie, bo są w takich, w jakichś tam punktach charakteryzacyjnych w tej mapie. Więc myślę, że każdy znajdzie znaczki, nie? Wszystkie. Takie coś proste no są. Też nie robią jakąś tam pod górkę, nie? A pozdrawiam Kupson. Siema Adam, witam. No, także spoko.
Ogólnie to chciałem sobie trochę ruszyć z tą serijką dalej, w sensie trochę skipnąć, bo mamy teraz wrzesień i co, zaraz październik, w październiku chyba, nie wiem, może jakieś sprzedaże zrobimy albo coś jeszcze jak będzie i tak naprawdę finish z tego sezonu będzie, w sensie jakby sezonu, wiecie, oczywiście w grze, nie takiego, że na serii na YouTubie. Bo będziemy zaraz szli do zimy, nie? No i w zimie tam jeszcze jakieś drzewka sobie ogarniemy, coś tam powycinamy sobie. Może nawet jak się uda, to powycinamy sobie te drzewka, które mamy tam, o tam na górze, nie? Też jakaś kasa wpadnie dodatkowo, to się przyda, a przy okazji będzie fajny zimowy odcinek. No a też potem to co? Wiosna, zaraz nawozy, opryski i lato znowu, nie? Więc wiecie. A, no i mleko trzeba będzie wywieźć jeszcze. Mam fajną beczkę na oku, którą niedługo zakupimy. No, ona jest na mleko i na gnojowice, więc trochę tak o. Ale trzeba będzie go zakupić, nie? Do jednego i drugiego. Chyba, że tam możemy nawet dwie beczki. Ty, a właśnie, to ludziska, słuchajcie, to lepiej kupić dwie beczki, czy może jedną beczkę? Znaczy jedną beczkę do mleka, drugą do gnojowicy, czy jedną do tego i do tego, bo to... Ekonomicznie mogłoby wziąć jedno i drugie, ale na pewno nie realnie, nie? Bo jak mogę potem wejść w gnojowicę w czymś... Znaczy mleko tam, gdzie było gnojowica, nie? Chyba dwie lepiej, nie? Wziąć sobie jakoś taki, nie wiem, brązowy konfig na gnojowica, jakiś tam, nie wiem, niebieski, czy jakiś srebrny na mleko, nie? No normalnie. Mleko czekoladowe. No ta. Kiedy next traktor? Już niedługo w sumie. Myślę, że nawet na zimę postaram się już jakiś tam ciągnik zakupić, ale tak się niedługo nam przeszczykuje remont 60. Delikatny remoncik, troszkę tam chip tuning zrobimy sobie i kupimy nową kabinę, nie? Znaczy kupimy w ogóle kabinę, bo tutaj nie ma kabiny. A jak będzie zima, to raczej chciałbym już na zimę ruszyć czymś, nie? Więc no, Władek sobie będzie jako strzelnik taki pomocniczy, bardziej będzie działał sobie z bronami, jakimiś tam takimi rzeczami zielonkowymi. A kupimy coś cięższego, nie? Coś cięższego, myślę też, że to będzie już nawet 4 napęd. Więc, no, zobaczcie sami, co to będzie dokładnie, nie? Ale maszynka, myślę, spoko taka będzie, nie? Bo jest coś konkretniejszego. I na tej maszynce już dużo nam się go sporo zwinie, co nie? Wiem, Olo, słyszałem o tym, widziałem się też na Facebooku, więc spoko. No, tak właśnie tak myślę, kupsa, nie? Że lepiej zrobić dwie beczki, kupić. No, zobaczymy, na razie mam 5000 na koncie, 0 kredytu, więc nieźle. A cały czas przypomnę, że mamy jeszcze zboże w silosach i mleko niesprzedane, które nam się ciągle produkuje. Czy my tam tartak mamy kupiony, czy nie mamy tartaku kupionego? Pamiętacie może? Chyba nie, nie na tym save'ie. Na innym save'ie mieliśmy tartak kupiony. Ta, bo to nie, nie, to nie. No, dobra, to nic. Jeszcze tartak jest coraz tam dla nas jakby... No właśnie, jak tartak. Ty, a mogę z tartaku sobie wziąć wióry teraz, czy nie mogę wziąć wióry z tartaku? Ludziska. Czy muszę mieć tartak kupiony, żeby wziąć wióry? No muszę mieć kupiony, nie? Ciekawe co... Aha, no tak, właśnie tak, majster. No u mnie chyba nic nie powiedziała dobrego na to, nie? Zobaczymy co. Cześć, żywiołowy, witam serdecznie. Ej, fajnie to idzie nawet, powiem szczerze. Spoko to ten. To wałowanie leci. Czy wałowanie? To jest, wiecie, w sumie to jest coś realne nawet, bo... bronami często ludzie właśnie jeszcze tam posiewa choroby, coś takiego, nie? Aż tam na modkontę sobie jakiegoś USO typu 911. Czy większy? A, no to spoko. To spoczko w takim razie, git. Kocham wszystkich widzów, no i fajnie. To zator nie Ursus? A, no to zatorka robi. No to ja jestem fan zatora, więc jeszcze lepiej. Okej. Okay. No i spoko, dosiane. To co, jedziemy sobie teraz na pole bliżej naszego gospa. Ty patrz, 9 minut z gadania do głupot. I pole takie największe żeśmy zrobili, nie? To tam jeszcze zostało nam 44 i 447, to bardzo spoko. Szybko powinno pójść w sumie. Jak ci tydzień jaki posadził w tym roku? Dobra. Że ściął się jakimś, jakie są dzisiaj na wiosnę, mamy wrzesień. Zdjęcie potem. A, widziałeś tylko zdjęcie, dobra, dobra, okej, okay, bo ty mówisz o tym. Ja mówię o miniaturce teraz. Miniaturkę sobie potem wolniemy, to gdzieś będzie jeszcze miejsce, no to fajne. Okej. Okay. A my jedymy. Co nie co, może z dwójką będę jechał. O, uważasz na te kałusze. Siema polski rolnik 13, witam serdecznie. Jak poświęta, wszystko w porządku, pytam jak to u ciebie święta. Tak dzisiaj właśnie to opowiadałem. U mnie na świętach babcie pokazała, że umie ten.
że umie robić esse. Hit, nie? Złoto po prostu, się tego nie spodziewałem. Jak nagle siedzicie przy stole świątecznym i babcia robi nagle tak i mówi essa, nie? Masakra. Mi to rozwaliło głowę, nie? Wrócimy sobie tam to pole na końcu zrobimy, nie? Jak będziemy wartać na chatę. Dobra, to sobie podejdziemy tutaj. Tu można by screenka walnąć, nawet fajnego jakiegoś, nie? Okej. Okay. I trójeczkę od razu. I ogień, nie? Ej, tu w sumie nawet fajnie, bo to jest trochę tak, wiecie, lekko. Jeszcze jest ten. Wiecie co mam na myśli? Ściernisko, takie wiecie, też reszki pościerniskowe jakby. I się to porównanie można powiedzieć zbiera gdzieś tam, nie? Może być nawet tak, nie? Poczko nawet. A no, spoko leci. Ta babcia ma esce, no. Ty, ale bronami też chyba mogą jeździć w sumie tak ten. Nie odrywając ich od ziemi, nie? Bo to jest jakby wałowanie. Więc coś takiego można robić spokojnie, nie? Przecież. Ja można. No tak, no. No to git. Czy wydam, że tam gdzieś na drodze raczej sobie to po prostu podniosę, nie? Żeby było mi wygodniej zawrócić. Ale to jeszcze miałem spoko, tam na rogu taką mogę je podnieść, nie? Może tak najbardziej. Jeszcze jak? No tak i nie, Grim, to nie piłem, ale było proponowane, nie? Okej, okay, dobra. To teraz ogień, w tą stronę. Dobra. Ale mega szybko to idzie. Ty, deszcz pada. No, żarty sobie stroisz ze mnie chyba. Trzeba kropić. Ty, dokończymy te chatę robić szybko, nie? Póki nie pada. Nic się nie spadało się na maksa. Kurde, go raz. Dobra, zrobię turkę, zaraz zawracam bliska. Dobra, wracamy i lecimy z tym. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze przed deszczem, póki tak się nie rozpadało za bardzo. Jest delikatny, tylko jest jakaś tam żabka, tylko delikatna. No kropi sobie, tylko skąd tak tu... Ty, skąd to pada? To z tej chmury tyle leci? No ciekawe ta gra jest, nie mam co ukrywać tutaj. Najpierw pada, potem się zachmarza, nie? Z nieba, no tak, wiesz, woda... Deszcz pada z nieba, nie z chmur, zapomniałem. Ty, ja nie wiem, jak żyje średniowiecze chyba, nie? Sorry. Deszcz pada z nieba, no tak. Kurde. Zator krystal? Z wiatrem zacina, a! To z której chmury to zacina? Z tamtej? Z których tam zacina, no. Może okno sobie zamknę. Co to jest? O! Tam drzwi, też sobie zamknę, drzwi. Dobra, elegancko zawinięte. Jeszcze tylko to sobie szybko ogarniemy. Ostatnia paletka będzie tam na gospie, przy gospie i właściwie tyle. No co, ja sobie jeszcze na streamku pewnie to z widzami poza odcinkami. Znaczy między odcinkami po prostu na tym save'ie gramy i też sobie działamy. Tak, żebyście na odcinek mieli po prostu jakąś taką inną fajną pracę, a nie tak jak to było w przypadku osady, że tam, nie wiem, sami skipowaliśmy pół sezonu, co nie? No, więc osada była spoko, serią. Ale myślę, że jednak lepiej tutaj na kolonie będzie, bo pokazujemy wszystkie prace po kolei, jakie robię, nie? A skoro taką mi robić, to już będę je robił z wami, nie? Dobra, elegancko wyciągnięte. Przejedziemy sobie powolutku. Cześć Kaspi, witam. Tam mówisz, żywią? To nieźle. Co, porabiasz? Nagrałem odcineczek właśnie teraz na YouTube'a. Z... wałowania, jakby to powiedzieć. Jak to się nazywa? To jest brona posiewna, ale jak się nazywa ta czynność, którą teraz wykonuję? Bo chyba mam jakąś nazwę, nie? Jak się tak jeździ właśnie... O, trochę tutaj źle pojechałem. Jak się jeździ tak właśnie bronami po tym posiewie od razu. Skąd masz tą 60-tkę? Widzę, mi podesłali na YouTubie. Znaczy na tym, na Twitchu gdzieś tam do tego. Wysłali ją na czacie. I ona jest z portala. Bronowanie po siebie? Bronowanie? A, bronowanie po siebie po prostu. Okej. Okay. Myślałem, że jest jakiś ten... Włóczenie? Albo włóczenie, chociaż nie, włóczenie to bardziej chyba po ziemniakach jest, nie? Jak się bronuje ten...
te łęciny ścięte. No, ale myślałem, że bardziej, na co jakiś termin. Chyba tak daje radę? O, jakoś daje, nie? Nie ma tragedii, ale jakoś idzie z ten władzio. On to taki bron do zgrabiania, do przesąsania jest spoko, nie? Takich prac właśnie bardziej przydomowych, nie? Ale nie wiem, workiem raczej go nie puścił, nie? Czy coś. Czy do siewów, na przykład też z tym. Z Isarią. Jak już to być może na jakimś takim polu równym, a tu mam same takie górki. No to za bardzo nie mam gdzie go puszczać, jakby nie. Włóczenie tej trawy czasem? A nie wiem, nie mam pojęcia. Nie no, ja też nie święte czarem akurat dużo, nie? Panie żywiole, wody. Było jedzone. Nie wiem, czy przy tym, może przy tym z kilo. Ale nie, nie dużo jakoś, nie? No tak, Matus, ale jak masz, wiesz, jak masz prosty teren, to dużą ilością maszyn możesz robić, nie? Jak masz w miarę płasko, a jak masz kurki, no to wiesz, tu już trochę inaczej to wygląda, nie? A jeśli trochę tam się zacznie coś zagrzebywać albo coś, więc już masz dodatkowe problemy, nie? Ile gram to buty ważą? A, no to... To zjadłem buty w takim razie. Dobra, fajnie to idzie. To po prostu staram się tak robić też to w miarę... nie przerywając tej pracy. Dobra, to zawiniemy. Okej, okay, niech to w stronę jeszcze będzie raz przejazd. I w SEO, nie? No, więc jak coś, to postaram się zaraz dla was nagrać jakiś odcineczek, być może właśnie z siewów, to może nagramy tego wreszcie drugiego, z tamtego jednego poletka. I to w sumie będzie na tyle. Bo... No, tak, znaczy tamte siewy się zawalniemy i będzie gito, nie? Dobra, zajdziemy z tego spo. Ty, ja te brony gdzie zostawić w ogóle mogę? Trochę mi się, powiem szczerze, że wam powoli miejsce brakuje. Ale tam jeszcze garaże mam w sumie puste. To do garażu mogłem pochować, nie wiem, prasę na przykład. No, na zimę chyba sobie pochowamy te wszystkie te graty, nie? No, na zimę pochowam sobie raczej to wszystko. A, zgasimy jeszcze władzio. Dobra. Więc co, ludzka? Dzięki za uwagę, super, że byli na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zobaczmy na kolejne, do kolejnych właśnie tych odcinków i wpadajcie na Twitcha. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam. Pa, pa.